Dzisiaj, moi kochani, wcielę się w rolę weterynarza. Moim zadaniem jest zbadanie zwierzaka, postawienie diagnozy i podjęcie odpowiednich kroków, aby go wyleczyć. Za każdego zbadanego zwierzaka otrzymuję 1 punkt reputacji i muszę zdobyć 20 punktów reputacji, aby móc rozbudować mój szpital. Więc, moi kochani, potrzebuję w dzisiejszym odcinku waszej pomocy. Każda łapeczka w górę to 1 więcej punkt reputacji na moim koncie. Wyleczymy dzisiaj wszystkie zwierzaki. Dodatkowo w sklepie pixyshop.pl pojawił się nowy kozacki wzór z joystickiem na one bloku. Jeżeli wam się podoba, zaglądajcie, link w opisie. Czas rozpocząć pierwszy dzień w pracy. Jak widzimy, Dzionek już wstaje, tam za drzewkami mamy słoneczko. I tutaj jest chyba nasz pierwszy pacjent. Zobaczcie, jaki kozacki owczarek niemiecki. Wow, ciekawe, czy umie apartować. Rzuć mu kika, tak jest. Przynieś, przynieś, Bobik, Bobik. He. Zostawcie dla niego łapkę w górę. On potrafi aportować, zarąbiście. Idziemy teraz do mojej kliniki, moi kochani. Za chwileczkę wam pokażę, jak ona wygląda. O, o, to, to, to. Proszę bardzo, to jest moja klinika. Okej, kliknijmy sobie na żaróweczkę i naciśnijmy na znak, aby otworzyć klinikę. Bing! I proszę bardzo, zapraszam wszystkich nowych klientów. Siemaneczko, Ruda, co tam u ciebie? Dużo dzisiaj pacjentów? Ta? Siedzą tam za mną? Okej, boję się obrócić. O! O, jest i ona, jest i on. Co wy tu macie za zwierzaki? Pani niech się tak nie stresuje, bo my tutaj zaradzimy. Farel jest dobrym weterynarzem. Okej, tak wygląda, moi kochani, mój salon. Okej, i co tutaj jest napisane? Tutaj jest napisane, że jeżeli osiągniemy 25 punktów reputacji, odblokujemy kolejną salę w szpitalu i będziemy mogli leczyć kolejne przypadki, nowe przypadki. Tak to wygląda. Tutaj mamy żaróweczkę, że jeżeli zwierzak ma połamaną kość, tutaj będziemy używali rentgenu. Okej. Tutaj mamy książkę medyczną, z której możemy się posiłkować i dzięki temu będziemy wiedzieli, co takiemu zwierzątkowi, zwierzątku dolega. Tutaj mamy przybory. Okej, okej. Za chwileczkę je wszystkie sprawdzimy. Tutaj mamy co? Aha, łóżko, na którym przyjmuję pacjentów. Dobra, i tu mamy przycisk, żeby kliknąć, żeby przyjąć pacjenta. Czy ja mogę to zgasić? Nie mogę. Okej. A jednak mogę. Przyjmujemy pierwszego pacjenta. Bum! Wow! Dzień dobry. I tutaj jest komunikat, że muszę nacisnąć tą kartką, którą mam w ręku, żeby spytać pani, co dolega zwierzątku. Jaki piękny, niskopienny, z krótkimi łapkami jamnik. Czy jak ta rasa się nazywa? Okej, okay. Właścicielka powiedziała, że pies ma bardzo mocną alergię. Okej, okay, okej, okay. Tutaj mamy lupę. Sprawdźmy na początku. Mhm. W niektórych miejscach piesek ma czerwoną skórę. Dobra, czyli mniej więcej chyba już wiemy, o co chodzi. Chodźmy teraz do księgi medycznej wiedzy i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Instrukcje obsługi, szpatuła, stetoskop, miernik ciśnienia, jakaś fiolka, termometr. O, mamy to. Przyczyny i jak je zwalczać. Szukamy informacji o red skin. Red skin. Alergia. Jest, jest, jest. Patrzcie, symptomy. Zwierzak ma mocną alergię i w niektórych miejscach ma czerwoną skórę, więc witamina A. Witamina A. Tu na półeczce jest. Dzień dobry, proszę bardzo. Pyk, ha! Pierwszy punkt reputacji. Łatwo. Kolejna pacjentka, klientka wraz z pacjentem. Dzień dobry, panie. Pani? A, jednak panie. Panie kotku. Co się dzieje? Też jest bardzo uczulony na alergię. Okej. Okay. Wow. Traci futro. O kurczę, kurczę, kurczę. Co jest na utratę futra? Może ostatnia strona? Witaminy. Tak. Very allergic i traci futro. C i B12. Chodźmy na moją półeczkę i tu mamy C i B12. Proszę bardzo. Pyk. Łatwo. Następny klient. Ale dobrze idzie, widzowie. Mamy już 2 punkty reputacji. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Doktor Farel. Do usług. Sprawdźmy. Znowu bardzo chory na alergię. Wow! Mu chyba futro wypadło. Co on taki łysy? Sprawdźmy to. No oczywiście, traci futro. Przed chwilą mieliśmy przypadek z utratą futra. Czekaj, to było to? Proszę. Tak jest, dokładnie, 3 punkty reputacji. 2 takich samych klientów mieliśmy. E, ten sam pan przyszedł od razu. Znowu uczulony na coś. Ale sprawdźmy pana kotka. Co się dzieje, pani kotku? Czerwona skóra, no to na czerwoną skórę było witamina A, tak? Póki co wiele zwierzątek w tym mieście choruje. Trzeba będzie tutaj później zrobić z tym porządek. Gdzieś do burmistrza pójść, żeby jakieś szczepionki tutaj nam zrefundował. Aha. O proszę, zwierzak nie ma apetytu. Lupa. Wszystko jest git. Posłuchajmy serducho teraz. Serducho w porządku. Powiedz A. O, 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 o. Jego ząb się zepsuł. Co mamy na zepsuty ząb?
Zepsuty ząb? O! O, proszę pana. Ze znieczuleniem czy bez? Bo trzeba iść na stół dentystyczny. Panie piesku, zapraszamy. Okej, okay, powiedz a. Będziemy borować. Uwaga. Stół czy łóżko dentystyczne? Łóżko bardziej. Okej, okay, i co? Zwierzak gotowy? Tak, kolejny punkt reputacji. Na moim koncie już mam 5. Dobrze nam idzie póki co. Dzień dobry, dzień dobry. Co tu się dzieje, proszę panią? Mhm, nie ma apetytu. Dobra, sprawdźmy. Apetyt. O, wszystko git, czyli co? Czyli ząbek naprawiamy? A, tak, to to samo. Okej, okay, zapraszamy znowu. I ten sam piesek z tym samym przypadkiem? Ciekawostka. Dobra, borujemy, proszę pana. A my lecimy dalej. Zapraszamy, tam jeszcze się boruje w ząbku. A już kolejny klient czeka. Dzień dobry, dzień dobry. Co się dzieje? Apetyt. O, chyba kotek pójdzie też szybciutko do dentysty. O nie, nie, nie. Utknęło mu coś w ustach. Wow, 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 wow. Czekajcie, czekajcie. Jeżeli coś utknie w ustach, musimy to wyjąć. Tak jest, potrzebujemy pensetę. Penseta jest tutaj. I proszę bardzo. Chodź, chodź, chodź. Trzy razy penseta i powiedz a. Super. Bardzo dobry pacjent, grzeczny, nawet mnie nie podrapał. Aha, ten sam piesek, ta sama rasa, alergik. Czerwona skóra to witamina A, o ile się nie mylę. Tak, dobrze, udało się, bez zaglądania do książki, jak ja chyba medycynę studiowałem. O, pani twierdzi, że zwierzaka cały czas coś swędzi? Ale pchlarz, pewnie pchełki. Sprawdźmy to, czy masz pchełki. Nie, jego futro się pokołtuniło. Dobra, co na pokołtunione futro? Tak jest, pokołtunione futro. Nożyczki. Ha, to ja jestem weterynarz czy fryzjer zwierzęcy? Cyk. I po robocie, następny. Siemano, póki co dobrze idzie. Zaskakująco dobrze. O. A co to za kotek bez sierści? Ten sam przypadek, zobaczmy czy to z tym futrem. Tak! No i mamy 10 punktów, nieźle nam idzie. Następny. Mhm. Alergik. Alergik nam się trafił. Traci futro. No to czyli C i B12. Proszę. Zwierzak nie ma apetytu, powiedz A. Czerwone oczy, to krople do oczu. Było coś takiego, jest oko narysowane. Czerwone oczy. Proszę bardzo, nie dziękuj. Later. Oj kochani, całą noc pracowałem. Ostatni klient, 25. Ani jednego błędu. Jestem perfekcyjnym weterynarzem. Jeżeli byście przyszli ze zwierzakiem do Farela go leczyć, zostawcie łapkę w górę. Co dolega? Mhm, alergia. Czerwona skóra, witamina A. Proszę bardzo. Śmieszny jamniku. Haha! Mamy to! Wow! Rozbudowaliśmy nas hospital! Lecimy dalej. O kurczę, zobaczcie. Ale tu jest kozacko. No, przeczytajmy, co jest napisane. Opiekuj się zwierzętami leżącymi w łóżkach szpitalnych. Z biegiem czasu nad ich głową pojawią się potrzebne im leki. Aby je wyleczyć, zastosuj odpowiednie leczenie. Okej, okay, wiemy o co chodzi. I tutaj mamy co? Przywołujemy zwierzaki. Co temu zwierzakowi pięknemu dolega, proszę panią? Nie ma apetytu. Posłuchajmy serce, okej. Okay. Otwórz buzię. Nic? Lupa? Też nic? Uwaga, serducho badamy. Niskie ciśnienie. O kurcze. Dobra, niskie ciśnienie. Co jest na niskie ciśnienie? To nie to. Witaminy. Rytmy serca. Wow, musimy mu aż 3 razy dać witaminę C i B12. I musimy go dać do szpitala. Dobra, pierw dajmy jednemu witaminki. Okej, i... do szpitala, tak? Dałem mu pierwszą dawkę i piesek leży w łóżeczku. Zobaczcie, jaki kochany. Smutny taki. Czeka na swoją panią i czeka, aż wyzdrowieje. Spokojnie, panie piesku. Zaraz tutaj ogarniemy, lecimy z kolejnymi klientami. My nie śpimy. Klientami i pacjentami. Pierwszego mamy już w szpitalu. Dzień dobry, dzień dobry. Co tutaj się wydarzyło, proszę panią? Alergia. Alergia. Znowu owczarek niemiecki. Nic się nie znalazło, serducho. Wow, zwierzak ma szybki oddech. Mamy to, szybkie oddychanie. Potrzebujemy mu zrobić lewatywę i plus 2 razy woda. O panie piesku, to nie będzie przyjemne. Od razu pana zapewniam. Proszę ubrać kaganiec i mnie nie gryźć, tak? 2 razy woda. No dobra, proszę. I do szpitala, już. Mamy już 2 owczarki niemieckie w szpitalu i potrzebuję 1 tabletek. Lecimy. Go, 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 go. Szybko, szybko, szybko. Proszę bardzo, proszę się nie denerwować. Okej, okay, kolejny klient i pacjent. Dzień dobry, co tutaj pani ma za zwierzaka? Pokaż pani. Wilczur. Nie, kotek. Co się dzieje? Bardzo mocno uczulony jest na coś. Gubi futro, my coś na to poradzimy. Proszę bardzo. Okej, okay, zobaczmy, co się dzieje tutaj u moich zwierzaków. Potrzebuję tej witaminy C i B12.
i wodę. Dobra, lecimy. B12, woda, dwa razy, cyk. B12, pięknie, woda, cyk. I kolejny klient. Hello. Dzień dobry, dzień dobry. Cały czas coś pieska swędzi, pewnie pchełki. O, nie, okołtuniona sierść. Pięknie, hello. Następny. Nie ma apetytu. Powiedz A w takim razie. Aha, na stół, tu. Owczarek, siada. Ząbki umyte. Nie ma apetytu. To powiedz w takim razie A. Posłuchajmy go w takim razie. A, rytm serca niedobry. Witaminki, witaminki do szpitala. Już. I do łóżka. Zobaczmy, co się dzieje tutaj u moich zwierzaczków. Mamy takiego fajnego jamiszka, który odpoczywa. Mamy wilczura, który potrzebuje wody. I mamy kotka. Dobrze, moi kochani. Już was leczę. Tam były chyba dwa razy woda, tak? Dla kotka i dla pieska. Oni spragnieni, proszę bardzo. Kotek, raz. Owczarek, dwa. I proszę bardzo. Owczarek został wyleczony. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. A w komentarzu napiszcie, Farel najlepszy weterynarz na świecie. Trzymajcie się, hej.